Na obszarze Ukrainy i Białorusi władze sowieckie powołały polskie jednostki autonomiczne. W 1925 roku na Ukrainie powstała tak zwana Marchlewszczyzna, a w 1932 roku na Białorusi Dzierżyńszczyzna. Celem podjętych działań było przekonanie o możliwości ukształtowania nowego obywatela polskiego, całkowicie oderwanego od swojego dotychczasowego dziedzictwa i poddanego całkowitej indoktrynacji komunistycznej. Władze sowieckie nie rezygnowały z dalszej ekspansji na zachód. Na gruzach II Rzeczpospolitej powstać miała nowa Sowiecka Republika Polska, w której ważną rolę odegrać miała kadra komunistyczna kształcona w Związku Sowieckim, zwłaszcza w rejonach Marchlewsk i Dzierżyńsk.